Polska powstanie z kolan, że będziemy mogli jako dumny wielki polski naród żeglować po Morzu Bałtyckim promem wybudowanym w polskiej stoczni przez polskich stoczniowców, który będzie pływał jako własność polskiego narodowego armatora, jakim jest Polska Żegluga Bałtycka z Kołobrzeg. Z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny, ale to jest efekt niebywale ciężkiej, intensywnej pracy pana Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jest również efekt pracy naszych, również zachodniopomorskich posłów z panem marszałkiem Joachimem Brudzińskim na czele. Ale to jest również wielki sukces rodziny Radia Maryja, telewizji Trwam, która przez 8 ciężkich lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które to partie absolutnie nie stawiały na rozwój gospodarki morskiej, wręcz przeciwnie, zlikwidowały polskie stocznie, chcieli sprzedać, sprywatyzować naszych narodowych armatorów. I to właśnie rodzina Radia Maryja, rodzina telewizji Trwam broniły polskiej gospodarki morskiej i polskiego przemysłu stoczniowego przed zniszczeniem, przed procesami prywatyzacyjnymi. I to jest również, kochani słuchacze, jeżeli tak mogę się zwrócić, wasz wielki osobisty sukces, że w najbliższy piątek będziemy mogli rozpocząć budowę wielkiego, wspaniałego promu. Panie wojewodo, walka o gospodarkę morską, tak jak pan wojewoda zaznaczył, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u wydawało się, że ta walka zostanie przegrana, natomiast teraz jest ogromna nadzieja, że ta gospodarka morska w naszej państwowości odżyje i rzeczywiście będziemy mogli korzystać z tego dobra, jakim jest dostęp przez Polskę do morza. Tak, rzeczywiście te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to był czas absolutnego rozkładu gospodarki morskiej. Przypomnę, to był czas, kiedy zlikwidowano wspaniałe polskie stocznie, w tym również stocznię szczecińską, która dawała zatrudnienie ponad 6 tysiącom osób. To, z czym szliśmy do wyboru i to, co w tej chwili jest realizowane, to odbudowa gospodarki morskiej, ale co chciałbym podkreślić, to nie robimy tego tylko dla samego faktu spełnienia pewnego marzenia, jakim jest silna gospodarka morska, ale robimy to dla całej Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiego narodu. Wszystkie kraje, zobaczmy, które mają dostęp do morza i w Europie Zachodniej i na świecie, doskonale się rozwijają właśnie dlatego, że korzystają z tego wielkiego dobrodziejstwa, nawet bym powiedział błogosławieństwa, jakie jest związane z położeniem nad morzem czy nad oceanami. I chcemy po prostu tą naszą historyczną, dziejową szansę wykorzystać. Zbudować ten prom, to jest oczywiście, będzie cała ich seria wybudowana w najbliższym czasie. Chcemy również, i to realizujemy, wybudować terminal kontenerowy w Świnoujściu. Została zwiększona zdolność regazyfikacyjna terminala gazu LNG w Świnoujściu, który uniezależnia nas od dostaw gazu w kierunku wschodniego. No to właśnie dlatego, że dzięki morzu możemy ten gaz przywozić. Przywozimy go z Kataru. Ostatnio była dostawa gazu również z Luizjany, ze Stanów Zjednoczonych. Tak się buduje suwerenne, wielkie, niepodległe państwo właśnie dzięki gospodarce morskiej. Panie wojewodo, i miejsca pracy to także taka perspektywa niosąca nadzieję, bo sytuacja w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o rynek pracy, do tej pory była bardzo trudna. Tak, rzeczywiście pewnym spadkiem, które otrzymaliśmy po 8 latach rządów naszych poprzedników, jest bezrobocie, które w niektórych powiatach przewyższa nawet 30%. To bardzo smutne, ale jestem głęboko przekonany, że właśnie to, co się w tej chwili dzieje wokół gospodarki morskiej, pozwoli na zmniejszenie bezrobocia, nadanie szansy tym osobom, które w tej chwili kończą szkoły o charakterze technicznym, na to, że znajdą zatrudnienie i otrzymają godną pracę, że nie będą musieli emigrować za granicę. Ale jesteśmy również otwarci i zapraszamy do współpracy osoby, które są i w wieku średnim, i w wieku przedemerytalnym. Tutaj każda para rąk wykwalifikowanych bardzo się przyda. Jestem przekonany, że tutaj właśnie, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, wspólnie razem pracować, wspólnie widzieć ten jeden wielki, wspaniały cel, jakim jest silna, potężna, gospodarczo potężna Rzeczpospolita, uda nam się to zrealizować.
Sprawa bardzo ważna to Ministerstwo Gospodarki Morskiej, ale także żeglugi śródlądowej. I tutaj ogromna rola także polskich rzek, w tym także Odry, a tu już także dotykamy interesów Szczecina. Zgadza się, to jest jakby druga część działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej, jak ojciec słusznie zauważył, i żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa to jest wielka szansa dla Polski, dla polskiej gospodarki. Przypomnę, że transport rzeczny, transport wodny, on jest tańszy. Mniej więcej o 30% od transportu kołowego, czyli realizowanego przez tiry. On jest również bardziej przyjazny środowisku. I to, co w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, realizuje, to strategia, w oparciu o którą odbudujemy śródlądowe drogi wodne. Odbudujemy piękną, wspaniałą polską tradycję żeglowania po Wiśle, po Odrze i transportowania tymi rzekami towarów. To jest pewien punkt honoru, to jest horyzont, ku któremu chcemy zmierzać. Zbliżają się wakacje, panie wojewodo. Myślę także o Szczecinie i wielkim wydarzeniu Tall Ships Races w tym roku, także w Szczecinie, a zatem Szczecin zaprasza. Tak, Szczecin zaprasza, Pomorze Zachodnie zaprasza. Tutaj muszę to podkreślić, mamy wspaniałe plaże na Pomorzu Zachodnim, bardzo gościnne plaże i będziemy się bardzo cieszyć jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jeżeli nasi rodacy z pozostałej części Polski przyjmą zaproszenie i przyjadą, czy to do Świnoujścia, czy to do Międzyzdrojów, czy do innych kurortów, które na Pomorzu Zachodnim są położone. Są świetne warunki, przepiękne plaże, dobra baza hotelowa, także warto przyjechać na piękne polskie Pomorze Zachodnie, poczuć właśnie, jak Polska oddycha tym Morzem Bałtyckim w zachodniej części Polski, właśnie nad pięknym, pięknym zachodniopomorskim, ale również polskim morzem. Od 5 do 8 sierpnia mamy rzeczywiście wspaniałe wydarzenie, które odbywa się pod patronatem i pod auspicjami pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To będzie zlot żaglowców. Przyjadą, wpłyną do portu w Szczecinie największe żaglowce, jakie mogą pływać po akwenie Morza Bałtyckiego. Będzie można te żaglowce odwiedzić. Będzie można zobaczyć, jak wygląda życie takiego prawdziwego wilka morskiego, w jakich warunkach na co dzień żeglarze funkcjonują, gdzie śpią, co jedzą, co wypełnia im na co dzień czas. Ale również będzie mnóstwo innych atrakcji, bo i koncert znanych artystów o światowej sławy i tych w wymiarze europejskim, regionalnym. Także mnóstwo wspaniałych wydarzeń, imprez towarzyszących. Ja nie pozostaje nic innego, jak wszystkich Państwa, drogich i szanownych słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam, zaprosić. Jesteście Państwo mile widzianymi, serdecznie witanymi gośćmi na Pomorzu Zachodnim, również w trakcie finału regat The Tall Ships Races. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja i oczywiście za te piątkowe uroczystości. Trzymamy przysłowiowe kciuki, bo to rzeczywiście ważny moment dla polskiej gospodarki morskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, ojcze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maleja. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kozłowskim, wojewodą zachodniopomorskim.
drodzy Państwo, w Radiu Maryja, trwają aktualności dnia, przed nami kolejny temat i nasz gość. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam księdza, witam radiosłuchaczy. Pani poseł, dzisiaj Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmie się bardzo ważnym tematem, sprawą odbierania dzieci polskim rodzinom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadza się, to bardzo ważny temat. Problem, który dotyka dzieci z małżeństw mieszanych polsko-niemieckich już od wielu lat. Rząd pani premier Beaty Szydło postanowił pochylić się nad tematem głębiej. W związku z tym jest osoba w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik, który przejął w zakres swoich kompetencji opiekę nad tą sprawą i zajęcie się, przyjrzenie się temu tematowi bliżej. Postanowiliśmy również zwołać posiedzenie komisji. To posiedzenie było planowane od wielu miesięcy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ w czerwcu mija kolejna rocznica podpisania traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i wzajemnych relacjach. I w ślad za postanowieniami tego traktatu zazwyczaj komisja pochyla się nad tematyką dotyczącą stosunków bilateralnych polsko-niemieckich właśnie w tym okresie, szczególnie w tym okresie, a niewątpliwie jednym z najważniejszych tematów jest właśnie sprawa problemów związanych z odbieraniem dzieci. Mamy informacje, które płyną do komisji już od wielu środowisk, wielu rodzin, ale też organizacji i stowarzyszeń, które od lat zajmują się tą tematyką, że tutaj dochodzi do pewnych nieprawidłowości. To są sygnały, które bardzo niepokoją polskich parlamentarzystów i polską i Komisję Łączności z Polakami za Granicą. Stąd postanowienie, żeby w tym okresie, właśnie w tym czasie dzisiaj zwołać to posiedzenie. Są zaproszeni goście z trzech ministerstw, które odpowiadają za tę tematykę, a więc będzie gościł pan minister Michał Wójcik na posiedzeniu komisji jako przedstawiciel ministra sprawiedliwości. Będzie pan minister Jan Dziedziczak, oczywiście w ramach współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, pan minister, który zajmuje się tematyką polonijną w MSZ-cie, oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odpowiada, jest to resort odpowiedzialny za realizację postanowień traktatu między naszymi krajami. Są też zaproszeni przedstawiciele organizacji, która zajmuje się od lat tą tematyką i walczy o prawa rodziców dyskryminowanych w takich małżeństwach. Chcemy dzisiaj wspólnie porozmawiać, zbadać, na jakim etapie są działania polskiego rządu w tej sprawie, pochylić się nad tym tematem i spróbować poszukać takich rozwiązań, które jeśli nie całkowicie, to przynajmniej w znacznym stopniu będą próbowały rozwiązać ten problem i nade wszystko, bo to jest to najważniejsze, wesprzeć naszych rodaków, wesprzeć Polki, Polaków w małżeństwach mieszanych, które padły ofiarą problemów związanych z tą tematyką ofiarą, wydaje nam się, w wielu sprawach niesprawiedliwych działań strony niemieckiej dotyczących właśnie modelu, sposobu wychowywania dzieci w takich rodzinach i w takich małżeństwach. Pani poseł, skala tego procederu ogromna. Rodzice apelowali od wielu, wielu lat. Teraz dopiero coś w tym temacie drgnęło. Są jakieś inicjatywy podejmowane przez państwo polskie, ale mamy także do czynienia z ogromnym obszarem czasowym, jeżeli chodzi o wymiar zaniedbań w tym temacie. Tak, to prawda. Sprawa toczy się od wielu lat. Takie problemy były sygnalizowane. Ja sama zetknęłam się pierwszy raz z tym problemem wiele lat temu, około 9 lat temu. Wiem też, że już odbywały się posiedzenia komisji w poprzednich kadencjach związane z tą kwestią. Wydaje się, że w żaden sposób polski parlament, poprzednie władze nie posunęły się w tej sprawie do przodu, więc będziemy próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania, które polepszą tą sytuację, a nade wszystko spowodować tutaj egzekwowanie postanowień traktatu między naszymi krajami, bo jeśli mówimy o dobrosąsiedzkich relacjach i dobrosąsiedzkich stosunkach, to te stosunki powinny bezapelacyjnie opierać się na zasadzie równości i partnerstwa. Partnerstwo zakłada równe traktowanie małżeństw mieszanych i współmałżonków w polsko-niemieckich rodzinach i możliwość współdecydowania o
o tym, jakim językiem się dzieci posługują, w jaki sposób są wychowywane i jak są traktowane w tych małżeństwach. No w tym momencie myślimy także o tej dramatycznej konferencji, która w ostatnim czasie odbyła się z udziałem rodziców, którym zostały zabrane dzieci. Z tego, co się dowiedzieliśmy, dzieci, które bardzo często zostały w swoistego rodzaju sposób nawet odizolowane od możliwości komunikowania się w języku polskim, nie mówiąc także o braku pielęgnowania relacji, kontaktu z ojcem czy matką, czyli to bardzo dramatyczne sytuacje, drastyczne wręcz. Bardzo dramatyczne i dlatego będziemy prosić polski rząd, przedstawicieli polskiej władzy o to, żeby pochylić się rzeczywiście w sposób skuteczny nad tym tematem i zająć stanowisko takie, które da nadzieję, wesprze przedstawicieli członków tych rodzin, polskich członków rodzin, naszych rodaków, naszych obywateli, da nadzieję na to, że ten problem, mam nadzieję, uda się rozwiązać, a nade wszystko ci ludzie poczują wsparcie polskiego parlamentu i polskich władz w sytuacji, w której wielokrotnie przez lata, jak nam sygnalizowano, czuli się opuszczeni i trochę chyba zaniedbani, pozostawieni sami ze swoimi dramatami, bo to są wielkie rodzinne i ludzkie dramaty. Także jakaś taka niemoc albo niechęć polskich placówek dyplomatycznych. Bardzo często ci rodzice także no, rzeczywiście skarżyli się na to, że w tych placówkach dyplomatycznych, które powinny pomóc funkcjonować naszym rodakom poza granicami ojczyzny, no nie znaleźli odpowiedniego wsparcia. Tak, też również słyszeliśmy takie sygnały, ale minister, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za tematykę związaną z Polakami na wschodzie, z Polonią, z sprawami szeroko pojętymi problemami naszych rodaków, bo przecież nie zapominajmy, że ponad 20 milionów naszych obywateli, Polaków żyje poza granicami Rzeczypospolitej. Pan minister Dziedziczak jeśli nie na każdym, to na prawie każdym posiedzeniu komisji uczestniczy osobiście, bardzo wspiera działalność tej komisji, zresztą sam zasiadał w niej przez kilka kadencji, więc ta tematyka jest szczególnie bliska. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i naprawdę tutaj wielkie wsparcie otrzymujemy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana ministra Dziedziczaka we wszelakich problemach i rozwiązywaniu wszelakich spraw, również tej, stąd jego dzisiejsza wizyta na posiedzeniu komisji, którą zaczynamy za nieco ponad godzinę. Owocnych obrad życzymy pani poseł i będziemy oczywiście chcieli informować także słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam o postępujących pracach dotyczących możliwości rozwiązania tego haniebnego procederu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, szczęść Boże, dobrego dnia, szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Ta komisja, jak słyszeliśmy, za niespełna godzinę zajmie się tematem odbierania dzieci polskim rodzinom mieszkającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, do Warszawy przybył dziś pierwszy zakupiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej samolot dla najważniejszych osób w państwie. To G550 amerykańskiej firmy Gulfstream. Na warszawskim wojskowym okręciu odbyła się ceremonia powitania i nadania mu imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Podczas uroczystości głos zabrali minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz i wiceszef resortu, pan minister Bartosz Kownacki. To rzeczywiście wydarzenie z widzenia bezpieczeństwa Polski niezwykłe. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest pierwszy bezpieczny samolot przeznaczony dla tych, których wybrano,
którzy pochodzą z wolnych wyborów po to, żeby państwem kierować w sposób bezpieczny w tych czasach trudnych, w których żyjemy. Tak. Nie ma teraz rzeczy ważniejszej i bezpieczniejszej. Polska, na. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Także proszę państwa, proszę być z nami. Tutaj coś... Super! A zwłaszcza w Tesco! Złap weekendowe super oferty. Już teraz ciesz się soczystymi brzoskwiniami dostępnymi luzem za 2,99 za kilogram. Sięgnij też po tuńczyka Graf w oleju roślinnym lub sosie własnym za 3,99 za puszkę 170 gramów. Aż do niedzieli. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Reklama. Jeśli w sobotni wieczór szukasz mocniejszego z którym telefonujemy do szczęścia. Z Chile. Stawką tego drugiego spotkania będzie pozycja lidera w tabeli grupy B na razie. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz będziemy mieć wiadomości, obudź się Polsko. No a póki co to proszę się wymodlić. Absolutnie nie. ...testami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Rozpiewała chyba ta Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona nie, to nie Marylka. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, daj. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ugrzakłaś za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Ugrzakłaś, dziękujemy, pozdrawiamy. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W domach w Betlejem nie było miejsca dla samego Boga. Od tamtej chwili minęło wiele czasu, a Bóg wciąż napotyka tyle zamkniętych serc. I tak sobie myślę. No i a tutaj w tej ogromnej sali Zebrowskiego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, świąt się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chleba się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierwotnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Szczęść Boże, Bóg serdecznie zapłać, modliła się Bogu słowa. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To tajemnica radości, to tajemnica matczynego serca, gotowego nawet na cierpienie, o którym mówi Maryi Symeon. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w także dochodzi godzina 13, proszę Państwa. I już zobaczymy, co Wam dały te modły. Co to dało Wam? Chyba nic, ale no bądźmy dobrej myśli, dobrej nadziei. Jestem przy nadziei, proszę Państwa. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, no i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za skórę dziesiątkę różańca, Anzelma i Zygmunt z Białoślewia. Ale on z tamtej strony chodzi. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tak, bo on tu ma, proszę Ciebie, Jezus ten, jest tego świadom, czerwony, że powinien być kask, tym, i chodził z tej strony, ale on wjedzie z tamtej. Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez modlitwę pomagali kapłanom szczególnie wzrastać na drodze powołania. Jezu, uczyń serce nasze według serca Twego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, modliła się Urszula,
łączności z Teściem Ludwikiem z Białymbiskim. Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękujemy. I jeszcze w intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jezus, pomodlmy się teraz z przedstawicielem świętego Józefa o jedność, solidarność, mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco i Zmiłuj Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Przybytku Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowa Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Zboże pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociechą nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieją chorych, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Módl się, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się i pracuj nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rodownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę. Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, cieszymy się, że przy sanktuarium powstało i rozwija się bractwo świętego Jana Pawła II. I zapraszamy bractwo, a nie tylko bractwo, wszystkich chętnych na letnią szkołę świętego Jana Pawła II. Szkołę tę będzie prowadził wybitny profesor, znawca nauczania świętego Jana Pawła II i wspaniały Polak, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Od 13 lipca, od wieczora, do 16 lipca zakończymy mszą świętą, msza święta godzina 12 i później obiad i tak zakończymy. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Słowian i Polaków, bądźmy dumni z Polski Jana Pawła II i szerzmy jego nauczanie dalej. Zapraszamy do bractwa, zapraszamy Torunian i chętnych z okolic, zapraszamy też do posługi, to bractwo
byście mogli Państwo obsługiwać, przyjmować wszystkich gości przyjeżdżających z całego świata do tego sanktuarium. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A więc letnia szkoła od 13 lipca do 16 lipca. Więcej informacji na stronie radiomaria.pl, zakładka Bractwo. Oraz pod numerem telefonu w sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bóg zapłać Państwu serdecznie. Razem możemy uczynić wiele, wiele na chwałę Bożą, dla umocnienia Polaków, a przez umocnionych Polaków możemy uczynić wiele dla świata. Jest godzina 13. Tu Radio Maryja. W naszym programie czas na serwis informacyjny. Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył nominację do kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że Polska musi dokonać pewnego skoku innowacyjnego, żeby wyjść z pułapki tak zwanego średniego rozwoju. Prezydent podkreślił, że musimy postawić na badania i rozwój, wykorzystać myśl techniczną, wiedzę, która jest w Polakach, a która to dziś jest wykorzystywana za granicą. Chciałbym, żebyśmy jak najbardziej skupili się właśnie na tym, żeby pokazywać tych, którzy pracują tutaj, pokazywać tych, którzy tutaj wytwarzają, tych, którzy tutaj się realizują, a w związku z tym budują nasz potencjał gospodarczy. I temu właśnie przede wszystkim ma służyć ta nagroda i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję kapitule. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta nagroda, która jest już od wielu lat, będzie się przyczyniała rzeczywiście do rozwoju naszej gospodarki, że będziemy mieli gospodarkę silną i będziemy mieli gospodarkę na wysokim poziomie. Dzisiaj wszystkie wskaźniki pokazują, że te działania, które do tej pory prowadzę, ja od 2 lat i polski rząd są skuteczne. Nagroda to wyróżnienie gospodarcze przyznawane raz do roku przez prezydenta. Została ustanowiona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i była przyznawana do 2005 roku. Nadawanie nagrody wznowiono w 2011 roku. Nagrody ostatniej, 14. edycji prezydent Andrzej Duda wręczał w listopadzie 2016 roku podczas kongresu 590 w Rzeszowie. Sejm skierował do prac w Komisji Ustawodawczej wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji. Głosowania dotyczącego zmian w systemie szkolnictwa chce część rodziców oraz ZNP. Reforma edukacji zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej zakłada m.in. likwidację gimnazjów i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Rząd argumentuje, że zmiana systemu od 1 września pozwoli na lepsze kształcenie młodzieży, dając uczniom realną wiedzę i umiejętności. Przeciwnicy reformy twierdzą, to w rzeczywistości deforma edukacji, która doprowadzi do licznych zwolnień nauczycieli. Ich zdaniem referendum pozwoliłoby na zweryfikowanie tego pomysłu przez społeczeństwo. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, najlepszą weryfikacją tego założenia były wybory parlamentarne w 2015 roku. Dzisiejsze głosowanie, i zauważcie Państwo, głosował cały Sejm, 2 osoby tylko się wstrzymały. Wiążą się z koniecznością dyskutowania na komisji. To komisja ustala pytania, proponuje te pytania Wysokiemu Sejmowi. Mówi minister edukacji Anna Zalewska. Wszystko się dzieje zgodnie z procedurami, zgodnie z ustawą o referendum. Ja jestem jednym z 460 posłów. Zagłosowałam dzisiaj za tym, żeby zgodnie z procedurą analizować referendum. Komisja podejmie decyzję, a później Wysoki Sejm. Jestem urzędnikiem państwowym, jestem ministrem edukacji, który odpowiada za system edukacji i właściwie funkcjonującą szkołę. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi totalnej opozycji się nie sprawdziły. Sieć szkół jest, podstawy programowe są, podręczniki są. Pieniądze są, rekrutacja się odbywa. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy systemu oświaty podpisało się 910 tysięcy osób. Z Sejmu mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Na najbliższej 41. sesji UNESCO w Krakowie nie będzie omawiana kwestia Puszczy Białowieskiej, powiedział wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński. Dodał, że puszcza nie jest wpisana nawet na listę zagrożonych pomników dziedzictwa. Wicepremier odniósł się w ten sposób do słów poseł Platformy Obywatelskiej Gabrieli Lenartowicz, która na forum Sejmu alarmowała, że Puszcza Białowieska ginie. Według poseł z każdą minutą wycinane są ponad 100-letnie drzewa, które nie są zagrożone kornikiem. Polityk domagała się informacji premier Beaty Szydło na temat, jak mówiła, zagrożenia skreśleniem puszczy z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do tych słów odniósł się minister kultury profesor Piotr Gliński. Puszcza Białowieska nie jest nawet wpisana na listę zagrożonych pomników dziedzictwa, więc w ogóle to, co pani mówi, to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Nie ma żadnych zagrożeń w tej chwili do tego związanych z tym, żeby puszcza była, jak pani powiedziała, pozbawiona tego miana światowego dziedzictwa. Proszę nie robić spraw politycznych z normalnych procedur, które dopiero są gdzieś na samym początku i w Krakowie ta kwestia nie będzie dyskutowana i omawiana, bo taka jest decyzja UNESCO. Minister środowiska profesor Jan Szyszko poinformował, że Polska złoży wniosek do UNESCO, by Puszczę Białowieską wpisać na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Obecnie puszcza znajduje się na liście dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. W jego ocenie, kiedy puszczę wpisywano na listę, popełniono błąd, ograniczając się jedynie do kwestii przyrodniczej. Po zakończeniu badań na żądanie Polski wrak Tu-154M powinien być wydany w całości bez zbędnej zwłoki w rozsądnym terminie, wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych. Na wniosek posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka dokument dla BAS opracował profesor doktor habilitowany Cezary Mik, ekspert prawa międzynarodowego. Opinia dotyczy podstaw prawno-międzynarodowych przetrzymywania przez Rosję wraku rządowego Tupolewa znajdującego się na terytorium Federacji od 10 kwietnia 2010 roku. Poseł Arkadiusz Mularczyk wskazuje, że dokument jednoznacznie wskazuje, że wrak jest własnością Polski i powinien zostać zwrócony. Nie wykluczył także, że Polska podejmie działania prawne na arenie międzynarodowej w celu odzyskania wraku Tu-154M. Nie powinno być takiej sytuacji, że ten wrak już kolejny rok, siódmy, przebywa w terytorium rosyjskim. I oczywiście w sytuacji, gdy widzimy, że strona rosyjska podaje nieprawdziwe informacje na temat tego, iż ten wrak przebywa w Rosji i przyczyn jakby jego tak długiego przebywania, no są pewne procesowe czy też pozaprocesowe środki, ażeby starać się ten wrak odzyskać. I tak tutaj można by wskazać takie właśnie środki jak skierowanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, czy też podanie sprawy pod arbitraż międzynarodowy. Poseł Arkadiusz Mularczyk zapowiedział również przekazanie opinii do MSZ i prokuratora generalnego. Wrak rządowego samolotu Tu-154M od 10 kwietnia 2010 roku znajduje się w Rosji, co jest tłumaczone koniecznością zakończenia śledztwa przez tamtejszy komitet śledczy. W tym czasie media informowały m.in. o niszczeniu go przez stronę rosyjską. Wojsko potwierdza, że to polskie F-16 przechwyciły 3 rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Przechwycenie wykonano zgodnie z obowiązującymi procedurami NATO, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wczoraj NATO potwierdziło, że 3 rosyjskie samoloty, w tym 2 myśliwce, były śledzone nad Morzem Bałtyckim. Samoloty nie identyfikowały się lub nie reagowały na kontrolę ruchu lotniczego. Według rosyjskich państwowych mediów samoloty NATO próbowały eskortować nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego samolot, którym leciał do Kaliningradu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Myśliwiec F-16 próbował zbliżyć się do samolotu ministra, ale udaremnił mu to wlatujący między obie maszyny eskortujący rosyjski myśliwiec Su-27. Przechylił się on na skrzydło, demonstrując swoje uzbrojenie i po tym F-16 oddalił się. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i
umiarkowane. Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, aż do wystąpienia deszczu. Na krańcach zachodnich miejscami burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 29 na południu i południowym zachodzie, w centrum kraju 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Jak oszczędzają Polacy? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pani profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Biznes na rozwodach. Lawinowo przybywa kancelarii prawnych, które specjalizują się w prowadzeniu spraw rozwodowych. Ich zyski sięgają setek tysięcy złotych. Czytam w naszym dzienniku. Nauczajmy bez kompromisów. Wyjątkowy wywiad z charyzmatycznym ojcem Jamesem Mandzakalem o duchowych zagrożeniach i potrzebie ewangelizacji. Europa nie jest wolna. Dzięki Bogu wy macie wolność w nauczaniu, ale jesteście oszukiwani, że w Europie panuje wolność. W Hiszpanii albo w Niemczech nie możemy nauczać przeciwko aborcji. Takie jest prawo w tych krajach. Protest na dachu. Działacze zideologizowanych ruchów ekologicznych planują wystąpić przeciw Ministerstwu Środowiska. Tylko ja jestem przeciw. Nasz dziennik rozmawia z jedynym posłem opozycyjnym w parlamencie białoruskim. To dzięki mnie obywatele mogą się dowiedzieć, co w ogóle się dzieje w ścianach Izby, bo to był przez długi czas organ bardzo zamknięty, mówi poseł Anna Konopacka. Dodatek o rehabilitacji. W zdrowym ciele zdrowy duch, a w nim między innymi jak wykonać w domu zabieg krioterapii oraz metody poprawiające oddychanie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, gdy nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat.